Ohoho. I w tym momencie... Daję. A dlaczego? Nie, pan weźmie. Nie, oddaję. O, ale pan jest, no. Słuchajcie, ja dałem taką nagrodę dla psa. Policja pogardziła nagrodą od obywateli. Ja nie stoję w kolejce, jestem samo jedna. Damy innemu psu. No trochę przykro, że nagrodę dla pieska, który przeszukiwał mnie, policjant zwrócił. Pies dostał tą nagrodę, nie policjant, i uważam, że to było fatalne zachowanie. Nie wiem, jak się policjant nazywa, ale tutaj do przełożonych pana policjanta, to jest ingerencja w prywatność tego zwierzaka. Tutaj do Stowarzystwa z Ochrony Zwierząt też chciałem zgłosić, że nie wolno tak traktować zwierząt. Szczególnie przez osoby umundurowane. Mogli wziąć to, dać do eksperta, żeby sprawdził. To była nagroda dla psa. Czworonoga. Więc uważam to za totalnie fatalne zachowanie. Oddawanie nie swojej nagrody. Ta psa się należała temu psu, a nie policjantowi. Słuchajcie, policjanci tutaj przyczynili się do kolejnego sukcesu na polu walki z przestępczością. Przesłuchiwana jest babcia Kasia. W akcji bierze udział 13 funkcjonariuszy, którzy przeszukują plecak babci Kasi. Tam jest, może wystąpić poważne zagrożenie, bo może być gwizdek. Gwizdek jest czymś zakazanym obecnie w ramach posiadania. A tam słuchajcie, policjanci z NASA są. Słuchajcie, w NASA też są policjanci. Policjanci są z NASA.